Czy znasz film Miś? No znam. Znam ten film. Pewnie, że znam. Co się stało z misiem? No gdzieś tam chyba uleciał, o ile dobrze pamiętam. Spalił się. Chyba go gdzieś tam wrzucili, on gdzieś jest, tylko ja nie powiem dokładnie gdzie. Miś w łaźni wziął się z nieba, czyli dokładnie z takiego samego miejsca, w jakim się pojawia w filmie Barei. Dlatego, że tym niebem jest właściwie sytuacja przypadkowa. Moje spotkanie z Mateuszem, który był organizatorem Żywieckiego Muzeum Humoru, i zgadaliśmy się, że zalegają mi w magazynach rekwizyty opowiadające o epoce PRL-owskiej, i zdecydował się Mateusz te rekwizyty złożyć w łaźni z myślą o stałej ekspozycji. Miś ma w łaźni być jednym z rekwizytów stałej ekspozycji, która będzie opowiadała o absurdach czasów PRL-owskich. Tak naprawdę ja to nie wiem, czy ludzie mają w ogóle pojęcie, że ten miś gdzieś tutaj w kazamatach łaźnianych spoczywa i czy w ogóle istnieje. Myślę, że podejrzewam, że tego typu rekwizyty jakby znikają wraz z zakończeniem się filmu, pozostają w jakiejś, jako pewna forma obrazu gdzieś w pamięci. Natomiast czy rzeczywiście ludzie myślą, że istnieje miś, czołg, Rudy 102 i tym podobne kultowe właściwie rekwizyty, przedmioty filmowe, to trudno mi powiedzieć. Myślę, że dla tych, którzy w ogóle o tym nie myślą, będzie to niezłe zaskoczenie, kiedy zobaczą go w zupełnie jakby innej sytuacji. Miś tutaj na wystawie miałby być takim rekwizytem, który by się komponował z rekwizytami z innych filmów i miałby pokazywać jeden właśnie ze sposobów jakby obrony przed systemem, obrony przez śmiech. Myślę, że kontekst tych wszystkich rekwizytów dla wielu ludzi będzie świetnym wspomnieniem, a dla innym będzie jakby przyczynkiem przypomnienia sobie samej twórczości Barei, a także innych ludzi, którzy w tamtym systemie tworzyli i szukali sposobu na tworzenie w miarę, w jakby tworzenie wolne, bez jakiegoś skrępowania. Na końcu smyczy jest człowiek i to człowiek bierze odpowiedzialność za to, w jaki sposób pracuje z psem, jak pies się zachowuje, czy pies jest posłuszny i czy pies jest karny. To on decyduje o wyborze rasy, decyduje o płci, decyduje o jego wyszkoleniu, wychowaniu i o każdej jednej minucie jego życia. Pies to pies, cztery łapy, ogon, i każdy z nich może nauczyć się przychodzić, chodzić na smyczy, nie gryźć, nie skakać po właścicielu, wracać na zawołanie, bawić się, aportować. I to niezależnie od rasy, aczkolwiek nie ukrywam, że są rasy, którym sprawia to większy albo mniejszy problem. Nasz maluch trafia do naszego domu, kończy kwarantannę, możemy go zacząć wyprowadzać na spacery. Pora, proszę Państwa, na szkołę, na psie przedszkola. Jest to chyba najlepszy sposób, żeby od początku pokazać pieskowi, kto jest przewodnikiem, nawiązać z nim kontakt, tak żeby ta współpraca układała się bezboleśnie, żebyśmy nie musieli później mieć problemu z psem, który dominuje, który jest nieposłuszny, który próbuje narzucić nam swoje reguły gry. Psie przedszkola organizowane są w szkołach. Na terenie Krakowa istnieją tylko dwie spośród wielu szkół i ośrodków lub też osób prywatnie szkolących, szkoły, które posiadają licencję Związku Kynologicznego. Na lekcjach w takiej szkole uczymy się, jak postępować z pieskiem na spacerach, ponieważ na spacery musimy z pieskiem wychodzić po to, żeby poznawał świat, otoczenie. I tutaj niestety większość z nas, właścicieli piesków, ma problem. Mamy mnóstwo wspaniałych parków i terenów, przestrzeni wokół Nowej Huty i w samej Nowej Hucie, w której pieski swobodnie mogłyby pobiegać, pobawić się, poznawać świat. Niestety zgodnie z prawem nie wolno nam puścić psa. Wiemy o tym, że pies ma być albo na smyczy, albo w kagańcu. Tylko że tutaj powstaje pytanie, w jaki sposób w takim razie pies ma przede wszystkim poznać świat, w jaki sposób ma dać upust swojej energii, temperamentowi, w jaki sposób mamy pracować z psem. Ponieważ chcąc pewne rzeczy wykonać, pies musi być i bez smyczy, i bez kagańca, żeby chociażby nauczyć się aportować.
w świecie tam, gdzie przynajmniej to, co mogłam zobaczyć i w Stanach Zjednoczonych i w Anglii, cudowną rzeczą jest w każdym parku wydzielony teren, na który mogę wejść z moim psem, biorę za niego pełną odpowiedzialność, mogę go spuścić. Nikt tam nie jest z dziećmi, dzieci mają swoje miejsca, psy mają swoje miejsca. Nie dochodzi do żadnych scysji, żadnej tragedii, żadnych wypadków. Każdy wie, gdzie jest swoje miejsce, a jednocześnie ja jako właściciel psa nie muszę czuć się przestępcą we własnym kraju. Pamiętajmy proszę, że nieważne, czy nasz pies to jest rasowy owczarek niemiecki, czy może zwykły kundelek, czy ma na imię czort, czy pikuś, czy perełka. Każdy z nich może wykonywać podstawowe ćwiczenia, każdy z nich chce pracować, chce być dla was potrzebny, chce być częścią waszego stada. Co to jest zabawa? Zabawa to jest tak, że można się być albo w domu, albo w przedszkolu. To jest takie to, co się bawimy w różne, jak na przykład jak jest muzyka, to biegamy, a jak nie ma muzyki, to stoimy. Albo robimy dziwne figury. Co to jest kronika filmowa? To jest takie coś, co tam występują, co robią tam jakieś, co wybucha, co robią, co budują bloki. Kronika to jest na pewno coś, co się jedzie autem. Tam jest bardzo ważne rzeczy, o których dzieje się prawda.